Siemoneczko, z tej strony Przemek, czyli Naczelny Pocian. Słuchajcie, z racji tego, że już jakiś czas współpracuję z chłopakami z Kelly Athletics, postanowiłem, że spróbuję przetestować ich program treningowy. Nie będę ukrywał, że no, nie miałem jeszcze okazji tego zrobić, ponieważ jestem leniwy, ale to już przejdźmy dalej. No i co, z racji tego dzisiaj właśnie przetestujemy ten program, odpalimy go i polecimy z treningiem. Zaczynam sobie od programu średnio zaawansowanego. Klikamy sobie. Ok, mam to wprowadzenie, ale przechodzimy głównie tutaj do programu. I teraz tak, program składa się z 8 poziomów. Z racji, że jestem w miarę zaawansowany, więc tak pośrodkujemy sobie to i weźmiemy sobie poziom 4. I wybieramy sobie dzień 1. Ok, i tak, zaczynamy sobie od rozgrzewki całego ciała. Później mamy doskonalenie umiejętności. Właśnie w dzisiejszym dniu będziemy mieć muscle upa. I Darek tam przedstawia właśnie dane progresje, ćwiczenia wzmacniające. Mniej więcej jaki dany skill będziemy się właśnie uczyć pod twoje możliwości. Na przykład czy to będzie muscle up dynamiczny, czy to będzie muscle up siłowy, czy to będzie muscle up na kółkach. Okej, dobrze, teraz przechodzimy do progresji muscle upa. Darek tutaj przedstawił nam daną ilość tych progresji, ale no nie będę ukrywał, że już jestem w miarę zaawansowany, szczególnie właśnie w muscle upie, bo jest to jeden z moich ulubionych elementów. Dlatego przejdziemy sobie do szlifowania właśnie tego elementu. Postanowiłem, że wezmę sobie box, po to, żeby właśnie doczyścić tego muscle upa w miarę możliwości, żeby właśnie się nie bujać i czystościowo go zrobić. Dziś spróbujemy zrobić sobie dzisiaj tak 3 serie na 5 powtórzeń. Okej, okay, także jeśli tak na szybko wam przedstawię więcej, o co chodzi w tym muscle upie, bo możliwe, że większość osób tego jeszcze nie wiedziało. Polega to na tym, że nie chcę, aby moje ciało się po prostu bujało, żeby było to po prostu stabilna sylwetka i tylko czysto siłowo, żebym po prostu wychodził mocno do góry, ok? Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak jeszcze dodam tylko, że właśnie warto robić takie muscle upy, ponieważ jakbyście właśnie startowali w zawodach, to zawsze sędzia trzyma właśnie tutaj koło pasa, żeby po prostu ciało nie przekraczało daną tak jakby tą linię, tak? Dlatego właśnie bardzo warto sobie coś takiego dać i na takiej zasadzie uczyć się muscle upy. Dobrze, a więc tak, jeszcze zapomniałem dodać o rozgrzewce, bo najprawdopodobniej właśnie tego nie powiedziałem, a w programie treningowym oczywiście ona jest. Jest tutaj bardzo ważnym aspektem naszego treningu, dlatego bardzo zalecam właśnie, żeby się rozgrzewać przede wszystkim barki, łokcie, nadgarstki, ale to wszystko jest w programie. Dobrze, więc tak, przechodzimy do części drugiej, ponieważ już właśnie zakończyłem swoją część pierwszą, czyli trening muscle upa. I teraz sobie lecimy do głównej serii, czyli treningu hipertroficznego i zaczynamy sobie od pompki w staniu na rękach przy ścianie. No muszę wam powiedzieć, że mimo że uznaję się za osobę w miarę zaawansowaną, to ćwiczenie jest naprawdę bardzo ciężkie. Na pewno jest to trudniejszy wariant niż pompka przy ścianie właśnie na odwrót. Ponieważ tutaj dosyć mocno wychylamy właśnie, także barki mocno obrywają, więc nie jest łatwy program, naprawdę jest na wysokim poziomie. Ok, tak jak widzicie, już to jest to drugie ćwiczenie, czyli podciągnięcia australijskie na podwyższeniu. Chciałem tutaj jeszcze dodać, że program jest też użyty pod właśnie full body workout, czyli trening całego ciała. Skupiamy się właśnie głównie na górnych partiach mięśniowych, dlatego lecimy.
Dobra, mamy trzecie ćwiczenie, czyli dipy. Mój ulubiony element, nie no żartuję, ja ogólnie jestem pulowcem, dlatego u mnie ćwiczenia push bardzo rzadko są w planie treningowym, ale mimo wszystko, jaki program, taki trening, tak? Także lecimy dalej. Ok, teraz pewnie mnie zapytacie, jaki potrzebujemy sprzęt. Także tutaj akurat potrzebujemy sprzęt podstawowy, czyli poręcze metalowe oraz drążek. Tak naprawdę tymi dwoma akcesoriami zbudujemy naprawdę bardzo fajną formę. Tyle nam wystarczy, dlatego lecimy do kolejnego ćwiczenia. Ok, dobra, teraz czwarte ćwiczenie, czyli pociągnięcia wąsko podchwytem. I tutaj jeszcze chciałem dodać na temat przerwy między seriami. Warto począć sobie tak od 1,5 minuty do 3 minut. Nawet jeżeli jest jakaś trudniejsza seria, warto odpocząć właśnie te 5 minut, tak żeby podejść mocno zregenerowanym do ćwiczenia. Lecimy. Ok, dobrze, przechodzimy sobie dalej. Zostało nam tak, zostało nam jeszcze 3 ćwiczenia. Wyprosty ramion na ziemi, o, wznosy w advanced tucku i wznosy nóg na drążku. Te wznosy nóg na drążku tutaj mogą być ciężkie, mi się wydaje, ponieważ jest aż 10 powtórzeń w 4 seriach, a to jest mój, można powiedzieć, taki słabszy element, no ale lecimy. 3 ćwiczenia jeszcze. Ja, można się domyślić, mocno tutaj nam pracuje triceps, także bardzo fajne ćwiczenie. Przypomina mi troszeczkę Impossible Dip, taką bazę pod ten element. Fajne życie, nie? Bardzo mi się podoba. Ja ogólnie lubię front levera, dlatego jestem zadowolony. Bardzo, 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 bardzo. Dzisiejszy dzień skończony programowy. Muszę wam przyznać. Czekajcie. Muszę się przyznać szczerze, że naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak będzie. Czy trudno? Na pewno to nie jest łatwe, mimo wszystko, że to jest poziom średnio zaawansowany, ale naprawdę bardzo jestem na wysokim poziomie. Teraz, jeżeli pytacie się na temat techniki danych ćwiczeń, warto też wspomnieć o tym, że do każdego ćwiczenia jest pokazany filmik instruktażowy, jak wykonać poprawnie ćwiczenie. Dodatkowo też jest animacja, gdzie wyposzczególniamy dane grupy mięśniowe. Dlatego tutaj się nie musicie w ogóle przejmować, chodzi o technikę. Wszystko będziecie mieć na filmie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego programu i cieszę się bardzo, że on powstał. Naprawdę muszę przyznać szczerze, że Darek wykonał bardzo zajebistą robotę, bo naprawdę jest bardzo dużo wiedzy. Nawet dla mnie jako trenera też się to bardzo przyda. Dlatego kończąc, dzięki wielkie i jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć o tym, że jeżeli byście chcieli na przykład zrobić taką kolejną serię, na przykład z poziomu początkującego czy poziomu zaawansowanego, napiszcie w komentarzu i zobaczymy, co da się zrobić. Także dziękuję na dzisiaj i do następnego. Cześć!